Nie tak dawno zakończyła się kolejna edycja konkursu piosenki hiszpańskojęzycznej, która zyskuje coraz większy prestiż i do raci Boża zjeżdżają wokaliści z całej Polski. Nie jest to natomiast jedyny taki konkurs wokalny w naszym mieście. Od lat z powodzeniem organizowany jest tutaj również konkurs piosenki niemieckiej, do którego przesłuchania już za nami. Wczoraj, w pierwszym dniu przesłuchania na scenie raciborskiego MDK-u zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzisiaj stanęła na niej najstarsza grupa ze szkół średnich. Dzieci raczej wykazały dobry poziom, także w śpiewaniu, jak i w języku niemieckim. Raczej się dobrze czuły na scenie. Niektóre dzieci się stresowały, wiadomo. Zawsze się stresuję przed każdym występem. Mimo, że już tyle lat śpiewam, to i tak stres jest dalej. A ile lat śpiewasz? No, długo, od tej trzeciej klasy podstawówki właśnie. A czyja to piosenka? Od Yvonne Katterfeld. To ja już właśnie uwielbiam tę wykonawczynię i jak byłam już na 2 lata wcześniej na tym samym konkursie jeszcze jako uczestniczka w kategorii gimnazjum, to właśnie też śpiewam tej wykonawczyni. Czyli na co dzień słuchasz muzyki niemieckiej? Słucham, lubię bardzo. W tegorocznym 17. wojewódzkim konkursie organizowanym przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego wzięło udział ponad setka młodych wykonawców, a dowolnie wybrany przez nich repertuar obejmował zarówno klasyczne szlagiery, jak i mniej lub bardziej aktualne przeboje. Jak na prawdziwą rywalizację przystało, wokalistów oceniała 4-osobowa komisja konkursowa, która stawiała przede wszystkim na emocje i która obserwuje uczestników już od dłuższego czasu. Niektóre nazwiska już nam się powtarzają od kilku lat i mogę powiedzieć, że jestem świadkiem tego, jak te dzieci rozwijają się nie tylko fizycznie, ale również psychicznie, emocjonalnie w kierunku szczególnie artystycznym. Werdykt jury poznamy 4 czerwca w Strzesze. Tam odbędzie się gala podsumowująca konkurs, czyli uroczyste rozdanie nagród i koncert laureatów.